dobrze jest sobie w życiu pewne sprawy poukładać. Wtedy wszystko wydaje się prostsze. Aktualnie nie ma lepszego i prostszego sposobu na poznanie ciekawych pracodawców niż nasza kampania Jest Praca w Regionie. Abyście sobie mogli to dobrze poukładać, dzisiaj zabieramy Was do kolejnego oddziału produkcyjnego IKEA Industry, który mieści się w Stepnicy. To tutaj produkowane są nielakierowane meble z surowego drewna sosnowego. Zajrzyjmy do środka. Fabryka IKEA Industry w Stepnicy powstała w 1996 roku. Początkowo była to produkcja tylko półek do systemu przechowywania IWAR, ale po kilku latach z fabryki produkującej półki staliśmy się jednym z kluczowych dostawców IKEA, produkującym meble z rodziny, głównie IWAR oraz RAS. Są to meble z płyty klejonej, sosnowej, nielakierowane. Rocznie z naszej fabryki wychodzi blisko 3,5 miliona półek oraz 600 tysięcy mebli typu komoda czy też szafka. Meble trafiają do domów na całym świecie. Wszystko to dzieje się dzięki pracy całego zespołu, czyli blisko 350 osób, której każda wkłada wysiłek w to, aby nasze produkty spełniały oczekiwania klientów. IKEA Industry w Stepnicy jest miejscem pracy dla każdego. Zatrudniamy osoby zarówno z doświadczeniem, jak i bez niego, w różnym wieku. Mamy miejsca pracy i dla kobiet, i dla mężczyzn. Aby ułatwić naszym pracownikom dojazd do pracy, zapewniamy bezpłatny transport na trasie Wolin-Stepnica. Pracownikom bez doświadczenia na początek oferujemy proste prace produkcyjne. Następnie zachęcamy i pomagamy nabywać nowe umiejętności, dzięki którym mogą się rozwijać, zmieniać dotychczasowe stanowiska pracy. Pracujemy zespołowo. U nas każdy pracownik może liczyć na wsparcie lidera oraz innych współpracowników w zespole. Każdy jest ważny. Staramy się celebrować drobne sukcesy oraz dbamy o atmosferę w pracy. W IKEA pracuję już od 2005 roku. Zacząłem w Resku, w bliźniaczej tej fabryce. Pracowałem też potem w kilku innych zakładach. Osiadłem tutaj w 2012 roku jako specjalista do spraw lin. Dwa lata temu zostałem kierownikiem produkcji. Bardzo fajny zespół, bardzo fajny team, fajna fabryka kompaktowa. Produkujemy tutaj od tartisy po wyrób gotowy, także można się dużo nauczyć. Mamy fajny zespół uśmiechniętych, gotowych ludzi. Nasz proces produkcyjny zaczyna się od tartisy, a kończy na wyrobie gotowym. Składa się na niego łańcuch operacji, jakie wykonujemy na materiale. Pierwszym etapem jest przygotowanie lamet drewnianych, które potem wklejamy w płytę. Następnie nadajemy jej wymiar i wiercimy, od początku do końca sprawdzając jakość. Na koniec gotowe elementy wkładamy do paczki i wysyłamy do naszych sklepów. Dołączyłem do zespołu IKEA w lipcu ubiegłego roku. Mam przyjemność pracować w dziale utrzymania ruchu. Dział ten zajmuje się wspieraniem produkcji, zapewnieniem dostępności infrastruktury technicznej zakładu. To zespół naszych techników codziennie dba o to, żeby produkcja naszych wyrobów przebiegała płynnie i bezpiecznie, zapewniając codzienną obsługę maszyn i działania prewencyjne. Ważną częścią naszych codziennych obowiązków jest praca nad nowymi inwestycjami, jak i rozwijanie obecnego parku maszynowego. W dziale utrzymania ruchu specjaliści pracują tacy jak elektrycy, mechanicy oraz automatycy. Po ponad dłuższym okresie, jaki jestem w IKEA, widać, że współpraca i codzienne zadania przebiegają w wyjątkowej atmosferze, wzajemnej pomocy i umiejętności pracy zespołowej. Każdego dnia dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Mamy też programy, które są wdrożone, Stay Safe, tablice bezpieczeństwa. Każdy z pracowników jest odpowiedzialny na swoim obszarze za bezpieczeństwo. Zgłasza tutaj zdarzenia, które mogą w przyszłości skutkować wypadkami. Jest odpowiedzialny już od samego początku za poprawę bezpieczeństwa. W IKEA pracuję już 25 lat. Moja praca w IKEA polega na dopilnowaniu produkcji na wydziale produkcji lamel, czyli przerabianiu tarcicy bocznej na elementy drewniane, które następnie są przekazywane do wklejenia płyt. Zaczynałem 25 lat temu. No jeszcze tutaj, prawdę mówiąc, co niektórych rzeczy nie było. Było nas 9 na początek, zostałem sam z tej grupy. No i tak rok po roku nikt nie myślał, że to zleci ćwierć wieku, tak? No, nam odbierają deski i my mamy zakolkować dziury, żeby na paletę my mamy składać i czyścić deski. Przyjechała przeszłym latem 3 miesiące pracowała, potem wróciłaś na Ukrainę i od nowego roku to pracuję teraz. Wszystko podoba się, atmosfera dobrze, praca. Na początku myślała, że ciężka praca, myślała, jak to można po 15-20 lat pracować, ale teraz podoba jej się. Jeśli zainteresował Cię nasz materiał, to w IKEA Industry Stepnicy czekają na Ciebie otwarte drzwi. Dołącz do zaangażowanego i fajnego zespołu.